Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Joanna Senyszyn z Lewicy. Witam. Dzień dobry. Pani poseł, na początek pytanie o Lewicę. Zjazd, Kongres Zjednoczeniowy Nowej Lewicy odbędzie się 9 października, już niedługo. Tymczasem media, no chyba nie tak nieprzychylne Lewicy, jak związane na przykład, nie wiem, Newsweek czy Wyborcza, zapowiadają, że no jest tam cisza przed burzą. Bunt na Lewicy, cytuję, schodzi do podziemia i ma za chwilę wybuchnąć ze zdwojoną siłą. Jest spokój czy jest bunt? Jest niezadowolenie bardzo wielu członków partii z autorytarnych rządów przewodniczącego Czerzastego. Bardzo wiele osób uważa, że to jest niedemokratyczne zawieszać swoich potencjalnych przeciwników do funkcji przewodniczącego, łamać statut i w ogóle zachowywać się w sposób, który no, nie przystoi przewodniczącemu lewicowej, jeszcze niedawno z nazwy także demokratycznej partii. No ale tu pani poseł, pojawiają się takie sugestie, że no w warunkach polskiej polityki, nie tylko zresztą polskiej, no albo takie ugrupowanie będzie miało zdecydowanego, twardego przywódcę, to widzimy po Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku, albo będzie schodziło poniżej 5 punktów procentowych poparcia. Może to jest jakaś droga. No wyraźnie widać, że Lewica straciła znaczną część poparcia, które miała jeszcze 2 lata temu w wyborach, a więc okazuje się, że tego rodzaju rządy silnej ręki się nie sprawdzają. Pojawił się też taki zarzut, że no, ja rozmawiałem między innymi właśnie o pani, bo pani jest jednym z tych krytyków Włodzimierza Czarzastego i taka uwaga jednego z posłów Lewicy, że no, pani Joanna Senyszyn krytykowała Leszka Millera za to, jak rządził Lewicą, krytykuje Włodzimierza Czarzastego. Może czas by było zakasać rękawy i samemu stanąć w szranki i przejąć władzę na Lewicy. No stawałam w szranki, ale jakoś nie nadszedł jeszcze czas kobiet w naszej partii, ponieważ byłam dwukrotnie wiceprzewodniczącą i także dwukrotnie kandydowałam na przewodniczącą naszej partii. No ostatnio, poprzednim razem, kiedy kandydowałam, wygrał Leszek Miller, a ostatnio wygrał, jak wszyscy wiemy, Włodzimierz Czarzasty, popierany i wychowany na następcę Leszka Millera i przez Leszka Millera popierany. No teraz już chyba nie popierany. Teraz już nie popierany, ale nie można zapominać o swoich dobroczyńcach w początkach kariery. Natomiast ja oczywiście krytykowałam rządy wszystkich w zasadzie przewodniczących, ponieważ uważam, że taka jest rola aktywnego członka partii, aktywnej członkini partii. Ja nie jestem zwolennikiem durszczyzny, zamiatania wszystkiego pod dywan i cicho w domu po kryjomu. Uważam, że to Kościół katolicki postępuje w taki sposób, że kryje pedofilów, gdyż uważa, że to nie pedofilia szkodzi Kościołowi, tylko jej ujawnianie. Ja uważam, że to złe czyny szkodzą i jeżeli takie złe czyny mają miejsce w partii, to głośno o nich mówię. Jestem z tego znana od kilkudziesięciu lat. Zakładałam Sojusz Lewicy Demokratycznej i teraz to, co się w nim dzieje, tak jak kiedyś mi się coś działo, czy działo się coś, co mi się nie podobało, tak również teraz krytykuję, za co zostałam zawieszona, znaczy za co zostałam pozbawiona prawa wykonywania funkcji przez pół roku, a więc praktycznie Włodzimierz Czarzasty uważa, że wyeliminował mnie zarówno z wyborów na przewodniczącego partii, jak i z wszystkich wyborów, ponieważ wszystkie wybory w partii odbędą się w najbliższych 5 miesiącach, więc zawieszenie na pół roku oznacza praktyczne wyeliminowanie mnie na 4 lata.
No ale ten wyrok tak naprawdę, ponieważ nie został przegłosowany, to formalnie nie zapadł. A więc tutaj jest kolejna nieprawidłowość funkcjonowania struktur pod rządami Włodzimierza Czarzastego. No już się miałem z kimś zakładać, czy w kolejnej rozmowie mojej... Zostałam także zawieszona w prawach członka partii do czasu uprawomocnienia wyroku, no, aczkolwiek przewodniczący Czarzasty poinformował na ostatniej Radzie Wojewódzkiej, że nie jestem zawieszona. No tak, jest odwieszenie. Chyba tylko poseł Rozenek jest zawieszony teraz z wszystkich. Nie, on został nieprzyjęty do frakcji. A, nieprzyjęty do frakcji. Taki, a w dalszym ciągu zawieszony jest poseł Wątor, zawieszony jest dotychczasowy szef struktur warszawskich, a z kolei wszyscy warszawscy kandydaci na kongres zostali przez mazowieckie, przez województwo wycięci w pień. Zawieszony jest Elsner, wiceprzewodniczący partii. Zresztą Wierzbicki to także wiceprzewodniczący partii. Także dużo osób jest zawieszonych. No, ci, którym nie podobają się takie właśnie dyktatorskie rządy. No, nie brzmi to za dobrze przed Kongresem Zjednoczeniowym, no, ale może na lewicy się naprawi. Chciałem panią zapytać nie jako lewicową polityk, ale jako lewicową ekonomistkę tym razem. Polski Ład. Spotkałem się z taką opinią, że lewica powinna to poprzeć, bo szansy na podobne przesunięcie obciążeń z uboższej części ludności na bogatszą pod żadnym rządem, w którym będzie Platforma Obywatelska, nie będzie. I jest to być może ostatni moment, kiedy może do tego w ciągu najbliższych kilkunastu może lat, kto wie ilu, dojść. Dlaczego lewica nie chce poprzeć tych przesunięć? Znaczy, przede wszystkim no, nie jest w zwyczaju, żeby jedna partia popierała program wyborczy innej partii. Polski Ład to jest zdecydowanie program wyborczy PiS, a precyzyjniej kiełbasa wyborcza. Zresztą bardzo wiele zapisów tam mi się nie podoba. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że bardzo wielu, znaczy wielu emerytów będzie w gorszej sytuacji niż obecnie, a ci najbiedniejsi wbrew pozorom zyskają bardzo niewiele. Dlatego, że najbiedniejsi, ci co mają 1000 złotych emerytury, to będą mieć zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej, mimo szumnej obietnicy, że jak jest zwolnienie z podatku, wszyscy spodziewali się, że to będzie aż o 17% więcej, bo tyle wynosi podatek, a w rzeczywistości składka zdrowotna, która wynosi 9%, ale do tej pory tylko 1,25% płacił podatnik, a 7,75% było odliczane od podatku, będzie w całości obciążała podatnika. Miało to być równo, ale rząd nieco przestraszył się i przedsiębiorców, i tej tak zwanej klasy średniej. W związku z tym postanowił obniżyć tę składkę emerytalną bodajże do 4%, ale już emerytów to nie dotyczy. Składkę zdrowotną, do 4,9%. Tak, przepraszam. No, emerytów to nie dotyczy. Bardzo mnie to martwi, dlatego że na przykład emeryci, którzy mają niepełnosprawności znaczne. Do tej pory mogli sobie odliczać od podatku zarówno wydatki na rehabilitację, na lekarstwa. Teraz nie płacąc podatku nie będą mieli od czego odliczać, a więc ich sytuacja zdecydowanie się pogorszy. Czyli naprawdę ci, którzy są w najgorszej sytuacji, bo i biedni, i chorzy, to jeszcze nic im się nie polepszy. Oczywiście parę milionów emerytów dostanie wyższe emerytury, ale to nie są kwoty, nawet nie są porównywalne z 500+, bo to będzie kilkadziesiąt złotych plus, a maksymalnie 180 zł, a już powyżej 2,5 tysiąca miesięcznie, a to będzie coraz mniej, a przy 4 tysiącach miesięcznie to wręcz emerytura będzie już niższa. Więc z jednej strony rząd zachęca ludzi pracujących, żeby pracowali dłużej i wyrabiali sobie wyższe emerytury, a następnie każe tych, którzy pracują dłużej i wyrobili sobie wyższe emerytury, obcinając im te emerytury. Także jeżeli przyjrzeć się temu wszystkiemu,
to widać wyraźnie, że jest to program niespójny. Zresztą miało być likwidowane OFE, a właśnie w związku z tym, że zwolnieniem emerytur z podatku już z tego programu też się wycofano. Także rząd po prostu się miota. Jest to program napisany na kilkuset stronach, bodajże 700. 700, tak, tak. Tak, i tam jest bardzo wiele sprzecznych ze sobą zapisów. To też nawet jeżeli niektóre są dobre, to one do głosowań już są przygotowywane w ten sposób, że jest jakiś jeden dobry zapis, do tego pięć złych. No i właśnie, jak nie chcecie poprzeć, to znaczy, że nie chcecie dobra emerytów. Nie, my chcemy dobra emerytów, tylko że chcemy w koalicji opozycyjnej, która jest teraz, realizować swój program. I w tym programie jest między innymi również zwolnienie z podatku emerytur, ale jest także na przykład emerytura wdowia, która nie tak jak w projekcie PO wynosi 25% emerytury po zmarłym współmałżonku, ale 50% emerytury po zmarłym współmałżonku. Także mamy dużo różnych pomysłów, ale także już programowych tez, które, no, żeby wprowadzać, to trzeba rządzić lub współrządzić. Jeżeli się nie ma na to szans, to nie mamy zaufania, że PiS te ściągnięte dodatkowo pieniądze, bo przecież tak naprawdę to będzie podwyżka podatków dla wielu grup. No to ja wtrącę, że wielu ekonomistów mówi, że to jest właśnie obniżka aż o 17 miliardów złotych, tak, jeżeli chodzi o to. Ale równocześnie samorządy będą mieć kilkanaście miliardów złotych rocznie mniej, co oznacza, że będzie mniej pieniędzy na żłobki, na przedszkola, na dopłaty do subwencji oświatowej, przecież to dopłacają samorządy. Także pozornie Polacy dostaną parę groszy do kieszeni, a będą musieli z kieszeni wyjąć dużo pieniędzy, żeby opłacić właśnie żłobki, przedszkola, szkołę, dodatkowe lekcje, bo na to już samorządy nie będą miały, bo będą miały mniejsze dochody. Pani poseł, to już na koniec chciałem zapytać, bo często na takie argumenty, no, kiedy padają, że to jest zaledwie kilkadziesiąt złotych, do stu iluś złotych, no to pada taka odpowiedź, dla kogoś, kto ma tak niskie dochody, to te kilkadziesiąt złotych miesięcznie to jest dużo. Ja sam pamiętam ze swoich studenckich czasów, dla mnie to by była olbrzymia przysługa, gdyby ktoś mi wtedy podniósł. Minimalnej emerytury to jest około 6-7%. Oczywiście, że to jest podwyżka. Podwyżka nieco wyższa niż coroczna waloryzacja. No ale teraz pamiętajmy, że mamy najwyższą w Unii Europejskiej inflację, ponad 5%, że w związku z tym 500+ to już nie jest 500, a może w najlepszym razie 300 i że te pieniądze, które dostaną emeryci w przyszłym roku, to naprawdę stopnieją i gdyby nie ta coroczna waloryzacja, która oczywiście jest korzystna, to ich sytuacja byłaby coraz gorsza. To pamiętajmy też, bądźmy szczerzy, że to wielu ekonomistów też podkreśla, że inflacja nie jest problemem, dopóki pensje rosną powyżej wskaźnika inflacji i dochody ludności rosną powyżej wskaźnika inflacji. Tak, no, na razie ze statystyk wynika, że mniej więcej tak jest. Tak, tylko że jest kwestia koszyka zakupów. Czy ceny tego koszyka podstawowego kupowanego przez najbiedniejszych obywateli rosną w tej chwili szybciej, a nawet jeżeli ceny niektórych produktów luksusowych spadają, to to nie ma wpływu na poziom życia tych, którzy z nich nie korzystają. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 była Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy. Dziękuję bardzo.